zdobywać merytoryczną wiedzę na różne tematy, ponieważ my jako partnerskie kluby biznesu chcemy pokazywać te rzeczy biznesowe z wielu aspektów. Tak więc jak już jesteście Państwo kilka razy z nami, tak mieliśmy tematy sukcesyjne, podatkowe, teraz również tego typu informacje, mieliśmy rzeczy prawne, mieliśmy rzeczy z gadżetami związane, czyli reklama, marketing, tak więc chcemy dla Państwa przygotowywać różnego rodzaju tematy. W przyszły poniedziałek kolejny temat zupełnie z innej strony, ale o tym wszystkim w dniach najbliższych będziecie Państwo się dowiadywać, a najlepiej za tydzień w poniedziałek być po prostu z nami na webinarze i uczestniczyć. Zanim zaczniemy, zanim oddam głos panu Jackowi, kilka spraw technicznych. Nasz webinar tradycyjnie potrwa między 45 minut a do godzinki, tak więc do tej 21 można sobie spokojnie zagospodarować czas. Webinar będzie nagrywany, już jest nagrywany, tak więc będzie on maksymalnie do środy u Państwa na skrzynkach mailowych. Przypomnę tylko, dla osób, które otrzymały wiadomość dzisiaj bez rejestracji, ponieważ też takie informacje zostały dzisiaj do naszej bazy jednorazowo wysłane, że jest taka inicjatywa dzisiaj, tak więc jeżeli jesteście na tym webinarze, ale nie zarejestrowaliście się na naszej stronie, a chcielibyście otrzymać nagranie z dzisiejszego webinaru, to w tym momencie wklejam link w komentarzu. Jeszcze przez długość tego dzisiejszego webinaru będzie możliwość, aby się zarejestrować i otrzymać nagranie z dzisiejszego webinaru. Czat będzie jak zawsze moderowany po to, abyśmy oddali w 100% głos prowadzącemu, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych wątpliwości. Jeżeli w międzyczasie pojawi się jakakolwiek wątpliwość, jakiekolwiek pytanie, to za chwilę ja zniknę, ale będę w tle, więc będę wszystko słyszał, będę wszystko widział, czytał. Tak więc jeżeli pojawi się jakiekolwiek pytanie, to oczywiście to pytanie panu Jackowi zadamy na końcu. Umówmy się, jak zawsze na koniec webinaru przeprowadzimy sesję pytań i odpowiedzi, jeżeli takowe będą. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć jakiś wątek, to proszę pisać śmiało na czacie, proszę się nie przejmować, że tego od razu nie będzie widać, ale ja to dostanę i na końcu panu Jackowi to pytanie zadamy. Myślę, że ze spraw technicznych tyle, widać, słychać nas bardzo dobrze, to sobie przetestowaliśmy. Łącze też mamy po naszej stronie dobrze, tak więc jeżeli cokolwiek byłoby nie tak, to proszę sprawdzać u siebie na początek, czy gdzieś tam troszeczkę internet nie spowalnia, a jeżeli też przypomnę, oglądacie nas na telefonach, to pamiętajcie, że komentarze są na osobnej stronie, trzeba to przewinąć i wtedy będziecie mogli dojść do komentarzy, do nas, do naszej widoczności plus do prezentacji, to są osobne zakładki i wtedy po prostu trzeba przesunąć. Myślę, że tyle tytułem wstępu. Dzisiejszy webinar o sprawach, myślę, niezwykle ważnych dla każdego przedsiębiorstwa, czyli będziemy mówić troszeczkę o pieniądzach, o ulgach, o zwolnieniach, o tym, na jakie dotacje możemy liczyć. Tak więc tutaj pan Jacek dzisiaj podzieli się taką tematyką z nami. Pan Jacek wraz ze wspólnikiem, z panem Rafałem, są ekspertami od ponad 16 lat, którzy specjalizują się w pozyskiwaniu dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych na projekty badawcze i inwestycyjne. Udanie pozyskiwali środki na projekty mniejsze w sektorach produkcji, logistyki czy IT. Doświadczeni prelegenci, szkoleniowcy, członkowie zarządu Big Three, tak więc osoby tutaj w osobie pana Jacka, które znają się na tym, jak mało kto, będą jeszcze mogły to w bardzo fajny i przystępny sposób Państwu przekazać. Tak więc myślę, że bardzo ciekawe kilkadziesiąt minut przed nami. Ja nie zabieram więcej głosu, ubędę w tle, oddaję głos panu Jackowi. Dzień dobry Państwu. I tak, na początek małe wyjaśnienie. Miałem poprowadzić ten webinar razem z kolegą, z Rafałem Plusakowskim.
ale no, mamy dosyć intensywny czas, jeżeli chodzi o projekty i został na spotkaniu u klienta, niestety nie mógł szybciej go skończyć i nie mógł nam towarzyszyć, ale mam nadzieję, że sam zastąpię go godnie i przeprowadzę Państwa przez tematy, o których chcemy rozmawiać, dlatego że jest bardzo dobry czas teraz na inwestycje. Wiadomo, że z jednej strony troszeczkę kryzys zaczyna wszystkich podżerać, natomiast stara prawda biznesowa mówi, że ci, którzy inwestują w kryzysie, no, najczęściej wychodzą na tym dobrze, a skoro warto inwestować i skoro jesteście Państwo z nami, czyli zastanawiacie się nad inwestycjami, to pozwólcie, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut przeprowadzę Państwa przez te tematy, w jaki sposób można te inwestycje zrealizować, czy projekty rozwojowe w Państwa przedsiębiorstwach zrealizować taniej. Poznajmy się na początek. Tutaj Pan Hubert już powiedział parę słów o mnie. Ja tak naprawdę od 16 lat zajmuję się wszelkiego rodzaju dofinansowaniami, zwolnieniami podatkowymi. Pomagałem przedsiębiorcom zarówno z Polski, z całego świata, z Azji, lokować swoje inwestycje na terenie Polski. Przez te 16 lat przewinęło się kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset projektów. Łącznie to jest już ponad miliard złotych gotówki i zwolnień podatkowych dla firm, które realizują inwestycje w Polsce na ich kontach. Najczęściej realizujemy inwestycje, czy ja wspierałem inwestycje z zakresu motoryzacji, nowoczesnych technologii produkcyjnych, gier wideo, farmacji, meblarstwa czy przetwórstwa spożywczego. Na początek generalnie kilka słów na temat tego, jak efektywnie finansować rozwój. W Polsce finansowanie rozwoju jest oparte o trzy takie główne filary, o wszystkich trzech sobie dzisiaj powiemy. To są po pierwsze zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji, czyli coś, co kiedyś mieściło się w sformułowaniu specjalne strefy ekonomiczne. Od 2018 roku równolegle zaczęły funkcjonować tak zwane polskie strefy inwestycji. I to jest zwolnienie dostępne cały czas. O tym będzie najwięcej, dlatego że takich projektów też w ostatnim czasie realizujemy najwięcej, dlatego że są de facto najłatwiejsze pieniądze dla przedsiębiorców do otrzymania teraz. Drugim takim filarem to są wszelkiego rodzaju dotacje, których w ostatnim czasie niestety troszeczkę brakowało. 10 dni temu w środę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaskoczyło wszystkich i ogłosiło jeszcze ostatni nabór ze starych pieniędzy w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki. Ci z Państwa, którzy zajmowali się pracami badawczo-rozwojowymi, pewno kojarzą tą nazwę, ale bardzo okrojonej wyłącznie dla bardzo okrojonego sektora IT. Są również, jeżeli chodzi o dotacje, granty rządowe na tak zwane duże inwestycje. I trzeci filar to są wszelkiego rodzaju ulgi związane przede wszystkim z działalnością badawczo-rozwojową. Do końca 2021 roku to była de facto ulga badawczo-rozwojowa i IP Box. Wraz z Nowym Ładem czy Polskim Ładem zostały dodane kolejne, to jest ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na robotyzację, ulga na prototyp i o tym też sobie troszeczkę powiemy. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku ruszą dotacje na działalność badawczo-rozwojową już z nowej perspektywy, która będzie obowiązywała do końca 2027 roku. Tych pieniędzy ma być dużo. O tym też kilka słów dzisiaj powiem. Na początku zwolnienie podatkowe w polskiej strefie inwestycji. Jak działa takie zwolnienie? To jest zwolnienie dostępne na terenie całego kraju, bez względu na to, w którym Państwo jesteście miejscu, może z drobnym wyjątkiem miasta stołecznego Warszawy i gmin dookoła Warszawy. Tam niestety uzyskanie jakiejkolwiek pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego niestety nie wchodzi w grę. Zwolnieniu podlega dochód osiągnięty z realizacji nowej działalności, osiągnięty na działalności wskazanej w dokumentacji i na terenie, na którym prowadzimy naszą działalność. Aby uzyskać to zwolnienie, musimy spełnić dwa rodzaje kryteriów, tak zwane kryteria ilościowe i kryteria jakościowe. O tym wszystkim sobie zaraz opowiemy. Jak kalkuluje się takie zwolnienie? Wartość inwestycji wyrażona w tak zwanych kosztach kwalifikowanych, pomnożona razy intensywność pomocy publicznej w danym regionie kraju, daje nam wysokość dostępnego dla nas zwolnienia podatkowego, które jest dostępne przez
10, 12 albo 15 lat, w zależności od lokalizacji naszego projektu. Intensywność pomocy publicznej to jest tak naprawdę właśnie wartość pomocy publicznej, jaką możemy otrzymać na realizację naszego projektu. I to jest wartość, która wyraża łączną wartość pomocy ze wszystkich możliwych źródeł na realizację danego projektu. Tutaj Państwo widzicie mapę, na której wskazane są intensywności dla dużych przedsiębiorstw. Jeżeli Państwo jesteście średnim przedsiębiorcą, to do podanych tutaj wartości musicie dodać 10%. Jeżeli jesteście małym albo mikroprzedsiębiorcą, no to wtedy 20%. Czyli na przykład będąc, tutaj widziałem Państwa z Olsztyna, będąc małym przedsiębiorcą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, możemy otrzymać nawet 70% naszej, zwrot w wysokości 70% naszej inwestycji, a będąc dużym przedsiębiorcą z województwa dolnośląskiego czy wielkopolskiego, pod pewnymi warunkami możemy otrzymać tylko 25%, a od 2014 roku już tylko, do 2014 roku na przykład we Wrocławiu tylko 20%, a od 2025 już tylko 15%. Dodatkowo na terenie Wielkopolski, Dolnego Śląska duże firmy mają dosyć poważne ograniczenia w inwestowaniu, natomiast dla małych i średnich firm cały kraj, znowu z wyjątkiem Warszawy i gmin przylegających do Warszawy, jest otwarty na inwestycje. Kto może skorzystać ze zwolnienia? Tak naprawdę każdy. Każde mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo planujące realizację nowej inwestycji w Polsce ma prawo wystąpić o decyzję o wsparciu. Nie ma znaczenia, czy jesteście Państwo spółką z o.o., spółką akcyjną, spółką jawną, spółką cywilną, czy prowadzicie działalność w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia, czy rozliczacie się Państwo w oparciu o skalę podatkową, czy o podatek liniowy w ramach CIT. Tak naprawdę ograniczenie jest takie, że nie możecie Państwo pozostawać na tak zwanym, czy nie możecie być w tak zwanym schemacie CIT-u estońskiego. No i musicie prowadzić działalność w określonym zakresie. Tak naprawdę zwolnienie jest dostępne dla zdecydowanej większości spółek produkcyjnych. Nie wolno, czy nie można uzyskać zwolnienia na produkcję broni, tytoniu, alkoholu, energii, na serwisy samochodów, na zdecydowaną większość usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi edukacyjne, małe usługi pod tytułem gastronomia, czy hotelarstwo, czy zakłady fryzjerskie niestety nie mogą z tego skorzystać. Żeby w ogóle myśleć o uzyskaniu zwolnienia, trzeba zrealizować jedną, trzeba wpisać naszą inwestycję w jedną z tak zwanych czterech rodzajów inwestycji początkowej, czyli uruchomienie nowego zakładu, to jest de facto budowa nowej fabryki na niezabudowanej działce, rozbudowa mocy produkcji istniejącego zakładu, czyli rozbudowa naszego już istniejącego zakładu, zakup nowych, modernizacja już używanych maszyn, budowa czy rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, takie jak hale produkcyjne, w zakresie produkcji, w którym obecnie pozostajemy, tak? Czyli jeżeli produkujemy meble, no to w wyniku tej inwestycji po prostu będziemy produkować więcej mebli. Dywersyfikacja produkcji w istniejącym zakładzie, czyli zakup nowych maszyn i urządzeń, rozbudowa istniejącego zakładu, ale o elementy, które do tej pory nie były produkowane, czyli na przykład produkujemy meble, a zaczynamy produkować buty na przykład, tak? Czyli kompletnie inny zakres określony czterocyfrowym kodem PKW. No i zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, czyli produkujemy de facto, wynik naszej produkcji jest ten sam, wyrób jest ten sam, ale zaczynamy produkować go w zupełnie inny sposób, opierając o inne materiały na przykład, czy inny proces produkcyjny. Inwestycja nie może się wiązać z przeniesieniem zakładu, więc tutaj rozbijamy mit, że wszystkie zagraniczne firmy, które dostają zwolnienie podatkowe w Polsce, to dlatego, że zamykają zakłady za granicą. Nie. Jakikolwiek zakład zostanie nie tyle zamknięty, co zostanie ograniczone zatrudnienie w tym zakładzie, nie będzie mógł uzyskać pomocy publicznej na terenie Polski. I to ograniczenie dotyczy 2 lat przed inwestycją i 2 lat, oczywiście okresu inwestycji i 2 lat po zakończeniu naszej inwestycji. Koszty kwalifikowane, czyli te, które stanowią o podstawie wysokości naszego zwolnienia, to jest przede wszystkim koszt nabycia gruntu lub
prawa użytkowania wieczystego, koszt nabycia albo wytworzenia środków trwałych, koszt rozbudowy lub modernizacji posiadanych środków trwałych, koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych, koszt najmu i dzierżawy gruntów, ale również koszt nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle, czyli leasing środków trwałych, z tym zastrzeżeniem, że musi mieć on postać leasingu finansowego i musi doprowadzić na koniec okresu leasingowego do przejęcia własności tych środków trwałych przez spółkę, która korzysta ze zwolnienia. Co ważne, tak jak w przypadku wszystkich instrumentów związanych z pomocą publiczną, możemy rozpocząć realizację inwestycji dopiero po złożeniu wniosku. Optymalnie byłoby po dniu wydania decyzji o wsparciu, która jest taką podstawą do korzystania ze zwolnienia. Wydatki muszą być związane z nową inwestycją, którą opisujemy w dokumentacji aplikacyjnej. Środki trwałe, które są nabywane przez duże firmy, muszą być nowe. Te, które są kupowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą być używane, z tym zastrzeżeniem, że nie można kupować maszyn i urządzeń, które wcześniej w okresie 7 lat były kupowane z wykorzystaniem na przykład dotacji. I to, co ważne, konieczne jest utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat dla dużych firm i 3 lat dla średnich, małych i średnich. To jest tak zwany okres utrzymania inwestycji. On też jest identyczny z tym, z czym Państwo spotykacie się przy dotacji. To, co odróżnia zwolnienie podatkowe od dotacji, to przede wszystkim to, że kupując te rzeczy, które są tutaj wskazane na slajdzie, nie jesteście Państwo zobowiązani, przynajmniej na chwilę obecną, żadnymi wymaganiami związanymi z prowadzeniem jakichkolwiek postępowań ofertowych, jakichkolwiek rozeznań rynku, tak jak ma to na przykład w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości miejsce, tak? Tutaj nikt Państwa nie będzie pytał, od kogo kupiliście, dlaczego to kupiliście, za ile to kupiliście. Liczy się to, że potrzebowaliście tej maszyny i kupiliście ją w tym miejscu, które Wy uznaliście za najwłaściwsze. Wspominałem o dwóch rodzajach kryteriów, które należy spełnić chcąc skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jednym z nich to są tak zwane kryteria ilościowe, czyli ile musimy wydać pieniędzy, żeby móc ubiegać się o takie zwolnienie. Ta wartość naszego wydatku jest związana ze stopą bezrobocia na terenie powiatu, w którym realizowana jest inwestycja. Im niższe bezrobocie, tym więcej pieniędzy trzeba wydać. Najgorzej mają oczywiście duże firmy, które mają zazwyczaj największy potencjał. I tutaj w tych obszarach, gdzie jest najniższe bezrobocie, muszą wydać aż 100 milionów złotych. W przypadku średnich przedsiębiorstw, w obszarach z najniższym bezrobociem to jest tylko 10 milionów. Dla małych firm to jest 5 milionów, dla mikrofirm to są 2 miliony. Ale już na przykład w obszarach, gdzie stopa bezrobocia jest powiedzmy odrobinę tylko wyższa od średniej krajowej, duże przedsiębiorstwa to jest 60 milionów, średnie 6, małe 3, a mikrofirmy 1,2 miliona. To, co ważne, w przypadku tak zwanych reinwestycji, czyli jeżeli już Państwo prowadzicie działalność, już macie swój zakład i chcecie ponownie zainwestować w tym samym miejscu, w tą samą albo podobną produkcję, przez najbliższy czas jest jeszcze taka specjalna promocja, obniżka dla dużych i średnich firm, która oznacza, że wskazane w tej tabeli wartości dzielimy na pół. Czyli na przykład duża firma realizująca inwestycje na przykład w Wielkopolsce, na przykład w powiecie kępińskim, gdzie jest jedno z najniższych bezrobocia w kraju, musiałaby wydać 100 milionów złotych, ale ponieważ już tam prowadzi działalność, musi wydać tylko 50. Natomiast średnia firma prowadząca działalność na przykład na terenie Wrocławia nie będzie musiała wydać 10 milionów, tylko 5, czyli dokładnie tyle samo co mała firma. Niestety te preferencje nie dotyczą małych i mikrofirm, są ograniczone tylko do dużych i do średnich, natomiast jest to bardzo duży benefit. Na terenie Polski jest też 139 miast, tak zwanych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. To są średnie miasta, takie średnie, większe, bo jest w tym gronie zarówno na przykład Włocławek, Bolesławiec, ale też Legnica, czy Jelenia Góra na Dolnym Śląsku. I te miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, a także gminy, z którymi sąsiadują, mają specjalny przywilej, dlatego że bez względu na to, jakie jest bezrobocie w danej lokalizacji, tak w danym powiecie, jest ona traktowana
jeśli jakby bezrobocie tam wynosiło powyżej 250% średniej krajowej, a więc możliwe są tam inwestycje, żeby uzyskać decyzję o wsparciu, skorzystać ze zwolnienia, trzeba wydać najmniej pieniędzy. Czyli na przykład we Włocławku, który o ile dobrze pamiętam, tam bezrobocie jest na poziomie 8% bodajże, czyli w granicach 160% średniej krajowej, czyli trzeba byłoby wydać 40 milionów złotych. Duże przedsiębiorstwo, aby uzyskać zwolnienie podatkowe, musi wydać tylko 10, a jeżeli reinwestuje we Włocławku, to tylko 5. Małe, średnia firma wystarczy, że wyda 1 milion złotych, a jeżeli reinwestuje, to tylko 0,5 miliona, dokładnie tyle, ile mała firma. Czyli mała firma inwestująca we Włocławku wystarczy, że wyda 0,5 miliona złotych i może uzyskać zwolnienie podatkowe na terenie Włocławka. Dla dużej, dla małej firmy to będzie 60%, czyli wydajemy 0,5 miliona złotych na inwestycje i nie płacimy 300 tysięcy złotych podatku. To dosłownie aż tak prosta kalkulacja. Drugim rodzajem kryteriów, o których mówiliśmy, to są tak zwane kryteria jakościowe. Ich jest 13 i w zależności od lokalizacji, w zależności od województwa, w którym chcemy zainwestować, czy regionu, w którym chcemy zainwestować, musimy spełnić 4, 5 lub 6 takich kryteriów. I to jest niestety niezależne od wielkości przedsiębiorstwa, czyli mała, średnia, duża firma realizująca inwestycje na terenie Dolnego Śląska musi spełnić 6 kryteriów, a obojętnie mała, średnia, mikro albo duża firma realizująca inwestycje na przykład na Warmii i Mazurach, na Mazurach wystarczy, że spełni tych kryteriów 4. Przy czym małe, średnie przedsiębiorstwa mogą się cieszyć dodatkowym benefitem, dlatego że za sam swój status dostają jeden dodatkowy punkt, czy jeden gratisowy punkt. W związku z tym na Warmii i Mazurach wystarczy, że dodatkowo jeszcze znajdą 3 punkty. Łącznie kryteriów jakościowych jest 13, za spełnienie każdego dostaje się 1 punkt. I te kryteria, co ważne, muszą być spełnione nie od razu, nie w momencie składania wniosku, nie w momencie realizacji inwestycji, tylko właśnie w okresie tak zwanej trwałości projektu, czyli 3 albo 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. Kryteriów jest 13, tutaj Państwo macie je wymienione. Nie będę ich wszystkich omawiał, bo myślę, że to nie jest miejsce. W momencie, kiedy Państwo bylibyście zainteresowani, ja bardzo serdecznie zapraszam. Na końcu tej prezentacji są namiary na mnie i na moich wspólników. Bardzo chętnie Państwu pomożemy, bardzo chętnie się zaangażujemy w pomoc. Zawsze wyznajemy zasadę, że warto rozmawiać, więc kontakt nie ma najmniejszego problemu, nic nie kosztuje, bardzo serdecznie zapraszamy. 13 kryteriów, trzeba 4, 5 lub 6 spełnić, aby ten drugi pakiet kryteriów uznać za spełnione. W tą stronę. Jak wygląda procedura? Bo to jest zawsze, skoro wiemy już, ile musimy wydać pieniędzy, wiemy, jakie kryteria co najmniej musimy spełnić, to teraz jak możemy to zrobić? Na terenie Polski działa 14 specjalnych stref ekonomicznych i wszystkie tereny w Polsce zostały podzielone między te 14 specjalnych stref. Na terenie na terenie inwestycji jesteśmy w stanie zweryfikować, do której specjalnej strefy ekonomicznej należałoby się zwrócić z prośbą o ocenę naszego wniosku. Wniosek składa się z kilku elementów, czy dokumentacja składa się z kilku elementów. Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, biznes planu, który nie jest obowiązkowy, ale w naszej ocenie jest bardzo pomocny i pozwala na pokazanie naszej inwestycji w kontekście całego przedsiębiorstwa, co czasem pomaga w kontaktach później, w czasie na przykład kontroli podatkowej. Plus obowiązkowe załączniki, to najczęściej jest seria oświadczeń, formularz o pomocy de minimis, który jest składany przy każdym rodzaju pomocy. Do tego dochodzą czasem wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, czasem jakieś załączniki finansowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy Urząd Skarbowy oświadczenia, czy zaświadczenie o niezaleganiu, ale to w zależności od lokalizacji inwestycji, w zależności od oczekiwań danej specjalnej strefy ekonomicznej, Taki zestaw dokumentacji musi być skompletowany. Wynikiem starań o wydanie decyzji o wsparciu, przepraszam, o zwolnienie podatkowe jest tak zwana decyzja o wsparciu. To jest dokument, to jest decyzja administracyjna wydawana
przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej w imieniu ministra właściwego do spraw rozwoju technologii w chwili obecnej, właściwego do spraw gospodarki, czyli obecnie to jest minister rozwoju technologii. I w decyzji o wsparciu określonych jest kilka bardzo ważnych elementów. Przede wszystkim przedmiot działalności, czyli według kodów PKWiU to, co będziemy produkowali na terenie strefy, to jaką działalność będziemy w oparciu o decyzję produkowali, bo tylko dochód, tylko z tej działalności, która jest wskazana w decyzji o wsparciu, będzie zwolniony z opodatkowania. Okres ważności tej decyzji, czyli to, czy to będzie 10, 12 czy 15 lat, to też zależy od lokalizacji. Tam powiedzmy te najbardziej rozwinięte obszary, czyli Dolny Śląsk, Wielkopolska, Śląsk, Pomorze to jest 10 lat. Przepraszam, Wielkopolska, Dolny Śląsk to jest 10 lat, później właśnie Śląsk, Pomorskie, Łódzkie między innymi to jest 12 lat i Ściana Wschodnia to jest 15 lat, tak? Czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie i kawałek województwa mazowieckiego, ten najbardziej na wschodzie, tam zwolnienie można dostać na 15 lat. Czyli mamy 15 lat na skorzystanie z naszego benefitu w postaci zwolnienia podatkowego. No i warunki, które w decyzji określa również warunki, które inwestor zobowiązał się spełnić. One dotyczą zatrudnienia nowych pracowników, bo to jest obligo, poniesienia w określonym terminie kosztów kwalifikowanych inwestycji o określonej wysokości, terminu zakończenia inwestycji, czyli tego terminu, do którego wszystkie nasze wydatki zostaną poniesione i po której będzie można weryfikować, czy rzeczywiście ponieśliśmy odpowiednią wysokość kosztów kwalifikowanych. Oczywiście kryteria ilościowe i jakościowe do realizacji, których zobowiązaliśmy się spełnić i teren lokalizacji inwestycji, czyli konkretne działki, na których nasza inwestycja będzie miała miejsce, dlatego że tak jak powiedziałem Państwu na początku, tylko dochód osiągnięty z wyrobów wytworzonych w tym konkretnym miejscu będzie mógł cieszyć się zwolnieniem podatkowym. A żeby pokazać Państwu, że tak naprawdę zwolnienia podatkowe są dla wszystkich i każda firma w każdej sytuacji może z nich skorzystać, to przygotowaliśmy dwa krótkie przykłady. Pierwszy to jest mała firma rodzinna z województwa wielkopolskiego. Mąż i żona prowadzą to przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej od ponad 20 lat. Zajmują się produkcją takich małych elementów dla przemysłu meblarskiego, elementów z tworzyw sztucznych. Ich syn niedawno skończył studia, miał dołączyć do spółki, ale rodzice stwierdzili, że zamiast rozszerzać tą spółkę cywilną, to utworzą dla syna spółkę ZO, która będzie funkcjonowała dokładnie w tym samym zakresie, w którym funkcjonuje spółka cywilna rodziców i w pewnym momencie po prostu przejmie ich klientów. Trzeba było postawić nową halę produkcyjną, kupić nowe maszyny. Akurat spotkaliśmy się gdzieś na naszej drodze. Łączna wartość, bo to było właśnie realizowane na obszarze, gdzie to bezrobocie jest bardzo niskie, w związku z tym tam trzeba było wydać 5 milionów złotych dla małej firmy, ale 5 milionów złotych na terenie województwa wielkopolskiego, 45%, czyli wydając 5 milionów złotych, ta spółka otrzymywała benefit w postaci zwolnienia podatkowego w wysokości 2 milionów 250 tysięcy. I tutaj to, co jest bardzo ważne i chciałbym, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało. Mówimy o 2 milionach 250 tysiącach niezapłaconego podatku, co przekłada się na prawie 12 milionów złotych dochodu zwolnionego z opodatkowania, czyli ta nowa spółka zacznie płacić podatek, oczywiście po zrealizowaniu inwestycji, zacznie płacić podatek dopiero wtedy, kiedy przekroczy on wartość 12 milionów złotych. Drugi przykład, żeby pokazać wielkość, to jest również zakład szklarski prowadzony od ponad 30 lat, najpierw przez ojca, a po jego śmierci przejęty przez jednego z synów. I ten zakład szklarski jest prowadzony w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą. Firma zatrudnia 80 osób, więc jest średnim przedsiębiorcą. Inwestycja to jest firma, która funkcjonuje w przemyśle meblarskim i produkuje szkło, tak, dla mebli. Do tej pory importowała z Chin lustra, natomiast stwierdziła, że chce zainwestować w produkcję tych luster i uruchomiła, jak się okazało, trzecią w Polsce linię do produkcji luster. Koszt tej inwestycji to jest 20 milionów złotych, przy czym linia technologiczna to jest 19 milionów, rozbudowa hali, bo hala już stoi,
Rozbudowa hali to jest 1 000 000 zł, czyli łączna wartość tych kosztów to jest 20 milionów złotych. Średnia firma to jest również województwo wielkopolskie, jeśli dobrze pamiętam, 7 milionów złotych niezapłaconego podatku w przyszłości, czyli ponad prawie 37 milionów złotych dochodu zwolnionego z opodatkowania. Tylko i wyłącznie dlatego, że zdecydowali się uzyskać decyzję o wsparciu, zdecydowali się nam zaufać i zadeklarować spełnienie określonych kryteriów. Dzięki ocenie w jednej ze specjalnych stref ekonomicznych takie warunki udało im się zapewnić. 7 milionów niezapłaconego podatku, prawie 37 milionów dochodu zwolnionego z opodatkowania. Mam nadzieję, że to są takie elementy, które Państwo uznajecie za interesujące i takie, które działają na wyobraźnię. Tak? Bo tutaj mówimy o przykładach, rzeczywiście 5-20 milionów złotych to dla niektórych może być dużo, ale tak naprawdę nie dalej jak 10 dni temu jeden z naszych klientów na Opolszczyźnie dostał decyzję o wsparciu wydaną przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na inwestycje o wartości 3 milionów złotych. Zdarzało nam się rozmawiać również o tych mniejszych inwestycjach. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, zachęcam do kontaktu, czy to na czacie, czy po zakończeniu naszego webinaru w tym tygodniu i w kolejnych jestem do Państwa dyspozycji. To tyle, jeżeli chodzi o zwolnienie podatkowe. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że ono tak naprawdę dla zdecydowanej większości inwestycji w zakresie produkcji funkcjonuje, może działać. Nigdy nam się nie zdarzyło, żebyśmy nie znaleźli dla klienta kryteriów jakościowych, które mógłby spełnić. No, kryterium ilościowe, wiadomo, że to zależy od inwestycji. Natomiast też proszę pamiętać o tym, że ta inwestycja nie musi być zrealizowana w ciągu pół roku czy roku, ponieważ to my decydujemy, jaka ma być długość inwestycji. W chwili obecnej ona może być 4, 5, 6-letnia. Najprawdopodobniej od przyszłego roku będzie troszeczkę ograniczona i ta długość inwestycji ze względu na przepisy europejskie zostanie skrócona do 3 lat. Natomiast na chwilę obecną nie ma takich ograniczeń, w związku z tym, jeżeli Państwo planujecie we własnych zakładach modernizację, każda firma produkcyjna co roku wydaje spore pieniądze na to, żeby zmodernizować swoją produkcję, żeby coś dodać, jakieś narzędzia, maszyny, wyposażyć, rozszerzyć swoją działalność. Wtedy jak najbardziej opłaca się z tego skorzystać. Tak jak mówię, na niektórych obszarach wystarczy na przykład 500 000 zł do tego, żeby cieszyć się ze zwolnienia podatkowego. Wiadomo, że najbardziej na nas wszystkich oddziałują dotacje i na razie ich nie ma albo są bardzo, bardzo ograniczone, natomiast już niedługo mamy nadzieję, że ruszą z impetem. Na chwilę obecną dostępny jest program tak zwanych grantów rządowych. O nich szybciutko, bo to są granty szczególnie na duże inwestycje, o wartości ponad 160 milionów złotych albo takich, które i tworzą 100 nowych miejsc pracy, albo tak zwane inwestycje innowacyjne, czyli takie, gdzie jest 7 milionów złotych i 20 nowych miejsc pracy, ale jednocześnie trzeba przedstawić dwie opinie o innowacyjności, które potwierdzą, że nasza inwestycja może być traktowana jako innowacyjna. Ocena jest dokonywana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To jest konkurs, który nie oferuje może jakichś wielkich dotacji, natomiast one zazwyczaj są fajnym uzupełnieniem zwolnienia podatkowego czy innych dotacji, właśnie szczególnie przy takich dużych inwestycjach. Tam są dosyć specyficzne kryteria, dlatego mówimy o tym tylko informacyjnie, natomiast gdyby się Państwo rzeczywiście realizowali tak dużą inwestycję, to wtedy bardzo chętnie pomożemy Państwu w zdobyciu tego grantu. Tak naprawdę głównym programem, który w tym roku będzie, czy w kolejnych latach będzie dostępny, to jest tak zwany fundusz FENG, czyli Fundusz Europejski dla Nowoczesnej Gospodarki, program FENG. I ten skrót myślę, że będziecie Państwo bardzo często słyszeli. To jest odpowiednik, taki quasi odpowiednik dzisiejszego programu Inteligentny Rozwój, który umożliwia właśnie finansowanie przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych, stąd szybka ścieżka. I to będzie bardzo specyficzny program, dlatego że on będzie miał bardzo, bardzo interesującą i bardzo ciekawą budowę. Do tej pory było tak, że żeby przejść przez cały proces, przez cały cykl życia produktu, nazwijmy to,
Trzeba było najpierw dostać dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych, zrealizować te prace. Później, po ich zakończeniu, trzeba było się ubiegać o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, czyli wybudowanie fabryki czy zakup maszyn, które miałyby służyć właśnie wdrożeniu tych wyników. Później ewentualnie trzeba było wnioskować o dofinansowanie na tak zwaną internacjonalizację, czyli wyjście z naszym produktem za granicę, udział w targach i tak dalej. FENG ma całkowicie zmienić ten pomysł. Tutaj w ramach jednego wniosku będziemy mogli dosłownie z klocków de facto poskładać sobie nasz projekt od początku do końca. I dla dużych przedsiębiorstw obowiązkowy będzie jeden z modułów, albo realizacja prac badawczo-rozwojowych, albo utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Dla małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie takiego obowiązku, one będą mogły zacząć od razu od wdrożenia, czyli od tej takiej inwestycji, o czym najczęściej się myśli. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że ten moduł związany z realizacją prac badawczo-rozwojowych, on będzie dodatkowo punktowany, więc jeżeli uwzględnimy go w swoim projekcie, będziemy mogli liczyć na lepszą, wyższą ocenę. I teraz pozostałe elementy naszego projektu będziemy sobie składali dosłownie jak z klocków, czyli chcemy zrealizować pracę badawczo-rozwojową, mamy pomysł na nowy produkt, więc bierzemy sobie klocek realizacja prac badawczo-rozwojowych. Wiadomo, że jeżeli nam się uda, to będziemy chcieli później wdrożyć, czyli zakupić maszyny, wynająć albo wybudować halę produkcyjną dla tego celu, więc bierzemy sobie klocek wdrożenie do produkcji. Będziemy też chcieli pomyśleć o robotyzacji albo będziemy chcieli skorzystać z jakichś rozwiązań w zakresie cyber security, bo w dzisiejszych czasach to jest prawdziwa zmora, więc bierzemy sobie klocek dotyczący cyfryzacji i tam od razu wnioskujemy o dofinansowanie na realizację tego zakresu. A poza tym, ponieważ nasz produkt będzie hiper innowacyjny i będziemy chcieli go pokazywać na całym świecie i jeździć po targach, to od razu bierzemy sobie klocek pod nazwą internacjonalizacja i od razu w tym wniosku uwzględniamy również ten element naszego projektu. Plus oczywiście nigdy dość szkoleń, w związku z tym klocuszek dotyczący szkoleń również będziemy mogli uwzględnić w tym naszym projekcie. I tak zbudowany projekt będzie obejmował cały cykl życia naszego produktu od pomysłu, przez wykonanie, przez wdrożenie, przez jego rozwój, przez internacjonalizację na rynkach zagranicznych. I to wszystko będziemy mieli w jednym wniosku i tak naprawdę już zaczynając myśleć o tym produkcie, zaczynając pracę nad tym produktem, o ile wszystkie te prace związane z opracowaniem tego produktu zakończą się zgodnie z założeniami, będziemy mieli pewność, że będziemy też mieli sfinansowane wdrożenie tego projektu, będziemy mieli zapewnione wdrożenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji, internacjonalizacji i że przy okazji przeszkolimy naszych pracowników w tym zakresie, który będzie dla realizacji celów naszego projektu niezbędny. To, co ważne, będą osobno oceniane projekty dużych firm i one będą oceniane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą oceniane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ale tak jak powiedziałem, to jest program na poziomie krajowym, tam pewno będzie duża rywalizacja. Dlatego chciałem Państwa uwagę skierować też na dwa inne programy. Jeżeli chodzi o FENG, to on już jest uzgodniony z Komisją Europejską i tak naprawdę opracowujemy już kryteria, są opracowywane kryteria przez komitety monitorujące. Tak naprawdę mógłby ruszyć na przełomie roku ze względu na pewnego rodzaju polityczne przeszkody. Ruszy najprawdopodobniej w pierwszym kwartale. Wszyscy bardzo mocno trzymamy za to kciuki. Jeżeli nie Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa inne programy. To są programy regionalne. Każde z 16 województw będzie miało swój i tam finansowane będą projekty na poziomie regionalnym. Też najprawdopodobniej będą wymagały prac badawczo-rozwojowych, dlatego że czas finansowania takich czystych inwestycji z funduszy europejskich już się skończył. Natomiast jeżeli właśnie Państwo planujecie troszeczkę mniejszy projekt, o niższej innowacyjności, taki, który będzie głównie regionalnie oddziaływał, to wtedy warto się skupić na tych regionalnych programach operacyjnych. Najwięcej pieniędzy jest w województwie śląskim, lubelskim, mazowieckim, bez Warszawy oczywiście.
podkarpackim i łódzkim, natomiast najwięcej chyba stracił Dolny Śląsk, dlatego że w poprzedniej perspektywie chyba 2,5 miliarda było euro oczywiście na Dolny Śląsk, w tym roku, w tej perspektywie niecałe chyba 900 milionów zostało przeznaczone. Drugi program, na którym chciałbym, żebyście Państwo zawiesili swoje oko, to są Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. To jest program dostępny tylko w 6 województwach ściany wschodniej, czyli warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i, co jest nowością, mazowieckie. Priorytet jest dla przedsiębiorstw i dla samorządów. I Polska Wschodnia to jest taki bardzo niedoceniany program, bo wiadomo, że on jest głównie nastawiony, czy był do tej pory głównie nastawiony, był rozumiany, że jest właśnie na infrastrukturę, na wyrównanie szans. Natomiast bardzo fajnie zadziałał, bo on rzeczywiście wyrównuje szanse przedsiębiorstw z Polski Wschodniej i Polski Zachodniej, natomiast jest bardzo dużo środków przeznaczonych właśnie na automatyzację, robotyzację, cyfryzację przedsiębiorstw, na ekoinnowacje, ekoprojektowanie, gospodarkę obiegu zamkniętego, na takie ważne dla regionu projekty. A co jest najważniejsze dla firm z całej Polski? Chodzi o to, żeby ten projekt był realizowany na terenie któregoś z tych województw, nie żeby tam była spółka zarejestrowana. I jest bardzo wiele przykładów firm, które korzystają właśnie z dotacji w ramach Polski Wschodniej, będą zarejestrowane w Krakowie, we Wrocławiu czy w Opolu. Trudno mówić o dotacjach, dlatego że na chwilę obecną ich nie ma. Została ogłoszona ostatnia szybka ścieżka dla obszaru cyber security, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Natomiast została ogłoszona w bardzo wariackim terminie, tam jest termin składania wniosków do 4 listopada. Projekty mogą być realizowane tylko do końca przyszłego roku, więc to jest bardzo, bardzo specyficzny konkurs. Natomiast jeżeli chodzi o to, co nas czeka, FENG, regionalne programy operacyjne, Polska Wschodnia, to są główne programy wsparcia, których musicie Państwo szukać dofinansowania dla swoich projektów. My oczywiście bardzo chętnie Państwu pomożemy. Jak tylko będziemy coś wiedzieli, postaramy się zorganizować kolejne webinarium, tak żeby spokojnie wejść właśnie w Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki. Pewno też będziemy pomagali przy regionalnych programach operacyjnych czy Polsce Wschodniej, więc na pewno tutaj zostaniemy w kontakcie. Dla małych i średnich przedsiębiorstw wystarczy wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Duże firmy będą musiały albo zrealizować pracę, albo uruchomić centrum badawczo-rozwojowe. Ta modułowa konstrukcja Funduszy Europejskich dla Nowej Gospodarki jest bardzo ważna. I co ważne, będzie mniej zabawy z rozliczeniem, dlatego że będziemy to robić w ramach tak zwanych stawek ryczałtowych, co znacząco powinno uprościć cały system rozliczania. Jeżeli w związku z tym, jeżeli Państwo poruszacie się w obszarach innowacyjności, cyfryzacji, zielonych rozwiązań, gospodarki obiegu zamkniętego, czy magazynowania, gospodarowania energią, jeżeli chodzi o takie już bardziej szczegółowe cele, warto się nad tym zastanowić, warto chwilkę zaczekać, jeżeli planujecie Państwo uzyskanie dotacji, bo te programy tak naprawdę będą dla Państwa i to są obszary, w których będą największe szanse na to, żeby dofinansowanie uzyskać. I trzecim elementem, no bo wiadomo, że nie każdy musi planować nową inwestycję, nie każdy musi planować jakiś nowy, duży produkt, natomiast bardzo wiele firm na co dzień po prostu się rozwija, czy to realizując jakieś drobne projekty rozwojowe, czy kupując jakiś sprzęt, czy prototypując, zastanawiając się nad swoim rozwiązaniem. I stąd chcieliśmy króciutko wspomnieć Państwu o ulgach podatkowych, które funkcjonują. Tak jak powiedziałem, ulga badawczo-rozwojowa i IP Box funkcjonują w polskim systemie podatkowym już od dłuższego czasu, natomiast ulga na innowacyjnych pracowników, na robotyzację, na prototyp czy na CSR to są pomysły w ramach Polskiego Ładu i one nie potrzebują żadnych dodatkowych projektów, nie potrzebują rozpoczynania projektów po jakimś wnioskowaniu, nie trzeba składać wniosku, całe rozliczenie ulgi odbywa się w oparciu o nasze zeznania podatkowe. I bazuje, wszystkie ulgi bazują na tym, że możemy dodatkowo rozpoznać jakieś koszty, dodatkowo jako koszt uzyskania przychodu. Tak? Czasem to jest 50%, a czasem to jest 30%, czasem to jest 100%, a czasem, tak jak w przypadku ulgi badawczo-rozwojowej, to jest aż 200%. Czyli
na przykład na wynagrodzenia naszych pracowników, tak? Czyli jeżeli prowadzimy pracę badawczo-rozwojową w naszej firmie, możemy to robić dla spółki matki, dla spółki z grupy, możemy to robić na półkę, nie musimy niczego wdrażać, wystarczy, że udowodnimy, że prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, to wynagrodzenie naszych pracowników możemy, oprócz tego, że rozliczamy je normalnie, jeszcze dodatkowo 200% kosztów kwalifikowanych inwestycji możemy, wynagrodzenia naszych pracowników możemy rozpoznać w koszcie, co podnosi nam koszty, obniża nam, oczywiście wirtualnie, bo nie wydajemy tych pieniędzy dodatkowe dwa razy, podnosi nam wartość kosztów, obniżając tym samym wysokość dochodu i podatku do zapłaty. Ulga na innowacyjnych pracowników, jeżeli wypracowujemy taki duży zysk z ulgi badawczo-rozwojowej, że nie jesteśmy jej w stanie zjeść w cudzysłowie całego jednego roku, czyli cały dochód jest zjedzony, możemy dodatkowo wykorzystać tą ulgę, nie płacąc PIT-u za naszych pracowników, to znaczy po ich stronie wszystko jest ok, nic się nie zmienia, oni normalnie mają obniżone wynagrodzenie o tą ulgę, natomiast z perspektywy przedsiębiorstwa zmienia się o tyle, że przedsiębiorstwo po prostu nie musi tych pieniędzy odprowadzać do Urzędu Skarbowego. Ulga na robotyzację, czyli jeżeli Państwo planujecie zakup robota, to dodatkowe 50% jego wartości można rozliczyć w kosztach. Ulga na prototyp, jeżeli prototypujecie Państwo, wytwarzacie Państwo prototypy albo linie pilotażowe, czy realizujecie produkcję próbną, to wtedy 30% dodatkowo takich kosztów można rozpoznać w kosztach uzyskania przychodu. I ulga na CSR, która powinna być szczególnie interesująca w gronie partnerskich klubów biznesu, dlatego że daje możliwość dodatkowego odliczenia 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, działalność edukacyjną, działalność kulturalną w ramach kosztów uzyskania przychodu. Czyli na przykład, jeżeli sponsorujemy jakiś zespół sportowy, sponsorujemy, nie wiem, jedną ze szkół, tak, czy którąś ze szkół, czy jakąś działalność kulturową, koszty organizacji czy koszty tego sponsoringu możemy sobie wrzucić w koszty uzyskania przychodu, a dodatkowo jeszcze 50% tej kwoty możemy uwzględnić w naszych rozliczeniach podatkowych po to, żeby obniżyć nasze zobowiązanie podatkowe. I tak, żeby Państwu pokazać, w jaki sposób to działa, bo z tych ulg możemy korzystać w całym okresie realizacji naszej inwestycji, czy jakby funkcjonowania naszej organizacji, tak? Bo w czasie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych najpierw mamy pomysł, w momencie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych korzystamy z ulgi badawczo-rozwojowej, czasem musimy kupić jakiegoś robota, więc pojawia się ulga na robotyzację. Później, jak już mamy pomysł, mamy nasz prototyp, budujemy nasz prototyp, korzystamy z ulgi na prototyp, zwiększamy nakłady związane z badaniami i rozwojem, więc możemy też skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników. Musimy wybudować nasz zakład, więc znowu kupujemy roboty i albo korzystamy ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji, o którym mówiłem na początku, albo na przykład z ulgi na robotyzację, a w momencie, kiedy zaczynamy sprzedaż i zaczynamy oferować nasz produkt, możemy korzystać z ulg, o których do tej pory nie mówiłem, czyli na przykład z ulgi na ekspansję, która jest związana z wydatkami na promowanie nowego produktu, albo tak zwanego IP Boxa, czyli specjalnego obniżenia opodatkowania do 5% na wyroby, które są związane z posiadanymi przez nas prawami własności przemysłowej. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to wtedy o IP Boxie czy ulgi na ekspansję możemy porozmawiać w ramach kolejnych webinarów. Więc widzicie Państwo, że tak naprawdę przez cały cykl naszego produktu możemy funkcjonować zarówno w oparciu o dotacje, o zwolnienia podatkowe, jak i ulgi. Co ważne, ulgi bardzo często funkcjonują również razem z dotacjami. Na przykład jeżeli dostajemy dotację na B+R na realizację prac badawczo-rozwojowych, dofinansowaną na przykład w wysokości 60%, wtedy te dodatkowe, te 60% dostajemy w formie dotacji, a 40% kosztów, które nie zostały nam zwrócone, możemy sobie sfinansować w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. I na koniec dosłownie kilka słów a propos naszego wsparcia. My od 16 lat się zajmujemy tym tematem, najpierw przez kilkanaście lat w ramach jednej z największych firm doradczych na świecie. Funkcjonowaliśmy w biurach we Wrocławiu, w
Krakowie, ale realizowaliśmy inwestycje tak na terenie całego kraju. Pomagamy analizować dostępne źródła finansowania i w najlepszy sposób dopasowywać to, co Państwo chcecie zrobić do źródeł, dlatego że to nie jest sztuka skorzystać z jakiegoś źródła, sztuka jest to później rozliczyć, a przede wszystkim jest to, sztuką jest zaplanowanie tego w taki sposób, żeby to przede wszystkim było dla Państwa bezpieczne. Pomagamy zarówno w uzyskaniu zwolnień podatkowych, jak i dotacji, w ogarnięciu ulg podatkowych, organizujemy spotkania z władzami zarówno na szczeblu takim lokalnym, jak i ministerialnym, jeżeli trzeba coś wyjaśnić, zazwyczaj lepiej jest najpierw porozmawiać i wspieramy również w obowiązkach raportowych, pomagamy w rozliczeniach dotacji, w rozliczeniach zwolnień podatkowych. Tutaj staramy się, żeby cały ten proces był relatywnie bezpieczny, czy możliwie bezpieczny dla przedsiębiorstw. Wspomagamy się doradcami podatkowymi. Tutaj wszystkie te elementy są robione z tym założeniem, żeby były możliwie bezpieczne dla Państwa przedsiębiorstwa. W ostatnim roku, tak jak w ostatnich 20 miesiącach, udało nam się pozyskać 15 decyzji o wsparciu, czyli wsparliśmy 15 inwestycji o wartości łącznej ponad miliarda złotych. Jak żeśmy sobie to liczyli, jakiś czas temu wyszło nam, że te 15 inwestycji tam zostaną wydane ponad miliard złotych. Natomiast łączna wartość zwolnienia podatkowego, które te firmy mogły wykorzystać, to jest ponad 380 milionów złotych, przepraszam. Więc to jest 380 milionów złotych, to jest ta wartość podatku, której te firmy mogą nie zapłacić w przyszłości. I to są zarówno projekty na kwotę 180 milionów złotych dla wielkiej firmy motoryzacyjnej, 5 milionów złotych inwestycji, tak jak Państwo widzieliście, dla małej firmy w sektorze meblarskim, czy 3 milionów złotych, tak jak mówiłem, dla firmy z Opolszczyzny, która 10 dni temu dostała dotację. Udało nam się również pozyskać grant rządowy na inwestycje o wartości 40 milionów złotych. Natomiast jeżeli chodzi o doradztwo B+R, to uczestniczyliśmy w przygotowaniu wniosków na projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości 100 milionów złotych, którym przyznano ponad 48 milionów złotych dofinansowania, więc jak Państwo widzicie, to jakby doświadczenie jest po naszej stronie. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy łącznie ponad 40 lat doświadczenia w firmach doradczych na wysokich stanowiskach menedżerskich. Mamy bardzo zadowolonych klientów, zarówno z tych największych multikrajowych korporacji, jak i startupy i firmy rodzinne również są naszymi dobrymi klientami. Ostatnie 20 miesięcy to jest łącznie projekty po wartości ponad miliarda złotych, ponad miliard 100 milionów złotych łącznie projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych. No i staramy się aktywnie uczestniczyć w całym postępowaniu. Chciałem też Państwu przedstawić moich wspólników. Rafał miał być dzisiaj z nami, jest u klienta i myślę, że już niedługo będą kończyli dzisiejsze spotkanie. Tak jak mówiłem, termin składania wniosków zbliża się 4 listopada. Jakub Sochacki, również jeden ze wspólników Big Tree Consulting Group. Zarówno Rafał, jak i Kuba są na co dzień w Krakowie. Jesteśmy dostępni na terenie całego kraju. Bardzo często wyjeżdżamy do naszych klientów, więc jeżeli mielibyście Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy. I tak jak obiecywałem na końcu, nasze namiary telefoniczne, nasze namiary mailowe. Prosimy dzwonić, gdyby były jakiekolwiek pytania po dzisiejszej prezentacji, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja bardzo dziękuję. Okej, super. Dziękuję Panie Jacku bardzo serdecznie za tą prezentację. Myślę, że bardzo wiele ciekawych i cennych informacji, takich rad bardzo pomocnych, co jeszcze możemy zrobić z dotacjami. Pytanie teraz do Państwa. Czy macie jakiekolwiek pytania do Pana Jacka, to w tym momencie będzie mógł odpowiedzieć na Wasze wątpliwości teraz na żywo. Oczywiście odsyłamy do tych trzech kontaktów, które tutaj macie Państwo na prezentacji. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcecie skorzystać, to jak najbardziej odsyłamy do kontaktu z Panem Jackiem, z Panem Rafałem i z Panem Jakubem. A w międzyczasie zadam jeszcze raz pytanie, czy macie Państwo jakiś swój case, który chcielibyście na żywo poruszyć. To jest właśnie ten czas, aby zadać pytanie. Widzę, że Pan Michał pisze. Damy Panu Michałowi chwilę, żeby napisał, miejmy nadzieję, pytanie.
Jeżeli ktoś jeszcze też ma pytanie, bardzo proszę w tym momencie pisać. Pan Jacek na bieżąco będzie mógł na nie odpowiedzieć. Czekamy. Mam nadzieję, że nie ma pytań, dlatego że wszystko było w miarę jasne. Natomiast gdyby się pojawiły, to zachęcam do zadawania teraz, czy do napisania maila później. Najlepsze pomysły podobno przychodzą późnym wieczorem albo wczesnym rankiem, więc bardzo liczymy na Państwa kontakty. Więc to przed nami, ale mamy pytanie od pana Michała. Jak ma się ulga na sport CSR, a ulga sponsoringowa? To zależy, co rozumiemy przez ulgę sponsoringową, tak? Dlatego że ta ulga na CSR to jest jakby nowy wyrób, natomiast ogólna zasada korzystania z ulg jest taka, że zazwyczaj nie można jednego kosztu dwa razy rozliczyć w ramach dwóch różnych ulg. Tak? To jest zabronione na wszelkich poziomach, to znaczy musimy sobie wybrać tą ulgę, która daje nam więcej korzyści tak naprawdę. Okej. Dziękujemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Okej. Dziękujemy panie Michale za pytanie. Pan Jacek myślę, że wyjaśnił to bardzo konkretnie. Okej, mili państwo, bo pewnie jeżeli mielibyśmy kolejne pytanie, to już byśmy mieli je na czacie. Więc tak, kolejny webinar za nami. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy udział. Dziękuję panie Jacku za dzisiejszą prelekcję. Myślę, że jeszcze kilka razy będziemy się łączyć w poniedziałki, ponieważ tematów jest, myślę, że cała masa, którymi moglibyście się państwo z naszymi klubowiczami, z naszymi widzami podzielić. Tak więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy webinar. A wszystkim Państwu dziękuję, wszystkich Państwa zapraszam już za tydzień, jak zawsze w poniedziałek na godzinę 20 na kolejny webinar Partnerskich Klubów Biznesu. I co? Życzę miłego, spokojnego wieczoru, udanego tygodnia i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.